Ice powraca i prawdopodobnie zostanie skazany. Po stworzeniu kilku najgorszych piosenek na świecie, ten tak zwany raper Vanilla Ice powraca i znowu jest na pierwszych stronach gazet. Ice pracował nad projektem dla stacji telewizyjnej, w którym jego ekipa remontowała domy. Gdy ktoś nie wiedział, jak coś zrobić, Ice zawsze znał odpowiedź. Podczas kręcenia jednego z odcinków Vanilla Ice po prostu wszedł do niezamieszkałego domu w sąsiedztwie i ukradł kilka rzeczy z piwnicy. Ice, czyli Rob Van Winkle, zameldował się w areszcie i został wypuszczony po wpłaceniu kaucji w wysokości $6000. Stacja telewizyjna nie zdecydowała się, czy show z Ice Ice Baby zostanie wyemitowany.